Cześć, to jestem Nauczek. Witajcie na moim kanale. Były szkła, były folie do Apple Watcha piąteczki 44 mm. A teraz będą paski. W sumie paski pasują do wszystkiego. No, poprzednich Watchy tutaj nie ma jakby jakichś dziwnych innych, że tak to nazwijmy, problemów z tymi paskami, bo praktycznie każde pasują do każdego. Więc wiecie, jak się oczywiście zdejmuje, trzeba wcisnąć sobie i tutaj posunąć, przesunąć. No, mniejsza o to każdy użytkownik zna. I co możecie założyć? Jakie rzeczy, ewentualnie inne? Trzy produkty, tym razem pokażę Wam coś fajnego, co do tego Apple Watcha możecie wrzucić. Dzięki 4GSN za ich podesłanie. Więc pierwszy, co niezbyt drogi, patent od Protecha, czyli no, pasek Protech Nylon Apple Watch Dark. No dobra, czyli po prostu nylonowe rozwiązanie. Czyli coś, co jest, myślę, że nawet ciekawe, nawet fajne. A zaraz sobie założymy to i zobaczymy, jak to może sobie działać. No to już wiecie, że teoretycznie ta część jest częścią, która musi być w jednym miejscu, druga musi być w drugiej. Dobra, rzucamy. Akurat w tym wypadku taka ciemna, czarna stylistyka. Wrzucamy to sobie w drugiej stronę. No i co? Zakładacie, w zależności od Waszej łapencji. Tu zostaje zawsze ta część, która będzie w tym miejscu, co być powinna. No i najprostsza rzecz. Tanie, inne, ale jeżeli ktoś kolekcjonuje paski, no to może sobie z nich korzystać. No jakby to było całe czarne, byłoby jeszcze fajniejsze. To akurat jest taka lekko zielona, zielonkawa. Całość oczywiście zdejmijmy sobie jeszcze z ręki. Tu są rzepy. Tutaj jest część, która jest nylonem. Ona oczywiście łapie się do tych rzepów. Fakt, może to po jakimś czasie się trochę zmęczyć, ale niedrogie rozwiązanie. Tuż, jeżeli się podoba, można sobie z niego skorzystać. Całkiem fajne. Dobra, zdejmijmy je. Zobaczmy sobie następne, bo jakby trzy podtypy tych pasków dzisiaj Wam chcę przedstawić. Więc proste, takie różnego rodzaju, nazwijmy to, materiałówki. Oczywiście silikonki takie standardowe, aploskie, czy też nie aploskie, to też są, ale no. Następne będzie to coś, co jest od Subcase'a serii Unicorn Pro i tak dalej. Czyli coś, co może już być takie bardziej no, pro. No, powiedziałbym, że połączenie paska i ochrony. Czyli jeżeli potrzebujecie naprawdę tego Apple Watcha używać w jakichś cięższych warunkach, nie wiem, może nawet i sama siłownia, cokolwiek, wrzucacie go w to coś i może on sobie w nim być. Zobaczmy, czy w ogóle będzie to kompatybilne z tematami w stylu Douglas, czyli szkłom. Oczywiście macie jeszcze tutaj instrukcję, jak to wkładać. To jest ważne, bo musicie zacząć od części, w której są przyciski, to wrzucić tam, w ogóle mi to wejdzie, wejdzie, ciach i widzimy, że już z Douglasem to na pewno nie będzie kompatybilne, więc na to musicie uważać, bo od razu mi się Douglas podniósł, więc no, to ważna sprawa. A jak to wygląda? No, wygląda to całkiem fajnie chyba, zaraz sobie to zobaczymy. Na ręce zapinamy jak normalny każdy jeden zegarek. No i tak, porządna ochrona dookoła. To już widzicie na plus na pewno. Duże podniesienie. Nie zniszczycie tej tarczy. Jeżeli nic na niej nie będziecie mieli, to będzie spoko. Dostęp do przycisków jest. Koronka też możecie sobie kręcić. Chociaż nie jest to tak bardzo może łatwe i wygodne. Całość wykonana z czegoś, co jest w stylu gumy. Tu jest też wejście na mikrofon. Przycisk osłona głośniczków jest. No i jest to też jakieś rozwiązanie. Nie da się ukryć, że jedyny problem taki, że jeżeli założycie coś do ochrony ekranu, na przykład właśnie jakieś szkło bądź folię tego typu, no to możecie mieć małe problemy, bo już ona się podniesie, gdy trzeba wymienić. Na to zwróćcie sobie uwagę. No i ostatnia rzecz dla fanów już takich bardziej, jeżeli na przykład macie srebrną wersję Waszego, otóż to zegarka, a nie czarną, ale też występują w różnych kolorach. No to chyba najładniejsza rzecz, jaką wszyscy lubią, czyli metalowe tego typu, otóż to paseczki. Na razie on tutaj zafoliowany, ale mniej więcej fajnie to tak wygląda. Po zamocowaniu do zegarka, jak to będzie wyglądało, zaraz sobie zobaczymy. Zaraz, żebym ja tylko to dobrze ogarnął.
Powiedzmy, że to włożymy tu, to włożymy tu. No i jeżeli byłaby to wersja srebrna, macie normalną, standardową, zamykaną, otwieraną całą sprzączkę, tak to nazwijmy, bo to się chyba tak, czekajcie, bo ja to się narobię, no oczywiście, nie tak, tylko tak. Może być na wypasie, czyli w wersji metalowej też jest możliwość czegoś takiego założenia. No z czym, gdyby to było srebrne, no to jak znalazł, wrzucić coś takiego, wyglądałoby to spoko. No akurat, oczywiście jeszcze ta sprzączka ma regulację. To fajne, ciekawe, dostajecie cały zestaw, że możecie sobie, macie instrukcję, jak wyjąć, dodać właśnie kawałki ewentualnych pinów, czy też właśnie, no nie wiem jak to nazwać, części tej brązolety. No całkiem fajne, oczywiście te rzeczy są, te wszystkie takie części, które są tu, lejki pomiędzy nimi, czy też rolki, nie wiem jak to się nazywa formalnie, no ale, no powiem, że fajny, fajny zestawik, nie każdy coś takiego producent daje, tu dostajecie po prostu cały set. No więc tyle. Takie trzy właśnie dzisiaj chciałem Wam pokazać bransolety. Mi się najbardziej chyba ta metalowa podoba, ale ja bym założył do zegarka w wersji srebrnej. To jest fajne, tylko uważajcie na szkiełka. A to najtańsze, najprostsze, jeżeli potrzebujecie czegoś na chwilę i nie podobają Wam się aploski, albo się zniszczyły te silikony, no to w sam raz. Oczywiście, gdzie wszystkie je dorwać, macie linki i dostęp do sklepu 4GSM. Tam to wszystko jest. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!